Dołączamy do starcia Alberto Del Rio kontra Christian. Starcie w klatce, wspaniałe Inzaghi, którym ścina z narożnika Alberto Christiana. Ale było blisko po takim potężnym kopięciu, proszę. Jeszcze, i ta nonszalancja. Pokazał leciutko paluszkiem, proszę otworzyć, ja już w tej chwili wychodzę. Ale Christian złapał go za nogę, ale teraz już chyba nie zdąży. Nie, jeszcze przychwycił stopę. Jeszcze nie wyszedł do końca Alberto, teraz jest szansa go wciągnąć z powrotem, tak jest. Ale i teraz odepchnięty, ale ma szansę na dalszą walkę. Alberto Del Rio wychodzi z atakiem, kopnięcie w brzuch, jednocześnie szykuje się już z kolejną akcją. Ustawia Christiana pod crossarm breaker, ale ten wspaniale kontruje i wykonuje kill switch, co może oznaczać koniec tego pojedynku. Sędzia odlicza i nie w ostatniej chwili. Alberto Del Rio przerywa liczenie, ale Andrzej, to wydaje mi się świadczy o tym, że również będzie mógł wydostać się ze spiru. Dokładnie, no jest naprawdę przygotowany świetnie. Myślę, że przede wszystkim buduje formę na tą najgłówniejszą imprezę, jaką będzie WrestleMania, ale to jest spora przeszkoda. Christian niesamowicie doświadczony zawodnik. Czyżby zdecydował się teraz na wyjście z klatki górą? To chyba błąd, to błąd, to widzieliśmy. I teraz jeszcze jest za linami, nawet nie ma jak stamtąd się wydostać. To jest wyjątkowo korzystna sytuacja dla Alberta. Christian wisi na linie, a Alberto Del Rio wykorzystuje to wręcz upokarzająco, ponieważ może teraz wydostać się górą, jednocześnie wspinając się po Christianie. Tak jest, to trochę zlekceważył go, ale żeby nie przesadził, żeby nie przesadził. Czy Christian to widzi? Christian to widzi, widzi. Teraz powinien szybko wejść, bo nie będzie miał później możliwości. Jest jeszcze, tak jest, poderwał się, złapał za ten nakolannik. I dobrze przytrzymał go, także jest szansa, jak zciągnie go z takiej wysokości, no to będzie się leciało. Teraz się szykuje niebezpieczna akcja, można powiedzieć, najwyższego ryzyka. Są na samym szczycie klatki, a Alberto Del Rio w bardzo sprytny sposób eliminuje zagrożenie. Christian znokautowany na samej górze. I czy Alberto Del Rio teraz to wykorzysta? Pokazuje na znak WrestleMania. Zdaje sobie sprawę z tego, że to byłby wielki krok ku temu, o czym marzy. Są już niemalże za klatką, ale chyba Christian jest bliższy zwycięstwu, jeśli puści się klatki. Pierwszy dotknie nogami. To on wygra i jak niewiele brakuje, co jeszcze go powstrzymuje przed tym. Wygrywa! Christian pokonuje Alberto Del Rio. No w trochę nietypowy sposób, bo praktycznie po ciosie spadł na dół, ale przepisy są jednoznaczne. Ten, kto pierwszy dotknie podłoża, ten wygrywa. Mimo, że właściwie odpadł od Alberta Del Rio, to jednak to Christian wygrywa w tym pojedynku. Niewiele brakowało, aby Alberto Del Rio wygrał, ale teraz to jednak, jak widać, nie jest koniec tego starcia. Alberto Del Rio nerwy puściły i atakuje Christiana już po gongu. Ale dlaczego on to robi? No przecież, no ja wiem, no zły jest, frustrowany. Był tak blisko zwycięstwa i nie udało mu się, właściwie sam sobie zgotował tą przegraną. Christian? Teraz zniszczę cię podobnie jak Edge'a na WrestleMania. Koszmarne. No tak, jeszcze w jakiś sposób. Edge na miejscu kierowcy. Alberto Del Rio się tego raczej nie spodziewał. No ale to przede wszystkim odwróciło uwagę jego od zamroczonego Christiana. To naprawdę niezły samochód. Bentley, tak? Kosztuje 200 lub 300 tysięcy dolarów. Jest dosyć drogi. To piękny samochód, ma ładny lakier, kształt i wnętrze. Niezłe felgi. Co ty robisz, Edge? Co robisz z moim samochodem? Zamknij się! Mogę się nim zaopiekować z pomocą kolegi z siedzenia pasażera.
krzesełkiem. Błagam cię, nie tykaj mojego samochodu. Wezmę krzesło. Brodus Clay. Ale miał dużo szczęścia Alberto Del Rio, że jego samochodzik kochany nie zostanie zniszczony, a pomógł mu w tym Brodus Clay. Andrzej, ale Edge jest w poważnych tarapatach. Brodus Clay z krzesłem, Alberto Del Rio przy nim. Już niepotrzebny nawet jest Ricardo Rodriguez. Co on wyprawia? On zrobi wszystko, żeby mu było dużo łatwiej na WrestleMania. Jedno krzesełko, drugie krzesełko. No, szykuje się kolejny koszmar. Oj, oj, ale czy to zrobi? Czy Alberto Del Rio jest w stanie przekroczyć wszelkie granice? Tak! On się nie zawaha. Zrobi wszystko, aby zostać nowym mistrzem świata wagi ciężkiej. Niedobrze, niedobrze. Towarzyszyli państwu Andrzej Supron i Paweł Borkowski. Dialogi tłumaczył Rafał Tomasiak. Czytał dla państwa Kuba Wątły.